Z punktu widzenia Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, jak pan ocenia rolę bankowości spółdzielczej w wykorzystaniu funduszy unijnych przez ostatnich 20 lat? Ja myślę, że banki spółdzielcze odegrały kluczową rolę w zapewnieniu finansowania, czy zapewnieniu finansowania w tej części wkładów własnych w ramach zarówno środków ze wspólnej polityki rolnej, bo przecież jesteśmy w czasie 20-lecia Polski w Unii Europejskiej i o tym dużo mówimy, ale również w ramach inwestycji finansowanych, realizowanych samodzielnie przez inwestorów, w tym inwestorów z sektora rolno-spożywczego i rolników indywidualnych. Gdyby nie banki spółdzielcze, to współfinansowanie tych ambitnych zadań z drugiego filara wspólnej polityki rolnej właśnie przez te 20 lat nie byłoby możliwe, a to wynika z jednej strony wynika ze znajomości dobrego rynku przez banki spółdzielcze, z dobrej sieci, z takiego dobrego rozproszenia struktury, również z wychodzenia naprzeciw oczekiwaniom zarówno rolnikom, jak i lokalnym przedsiębiorcom. Proszę zauważyć, że polski sektor rolno-spożywczy dziesięciokrotnie rozwinął się, zwiększył produkcję w okresie tych 10 lat. Od 5,2 miliarda euro właśnie tego bilansu handlowego, tej wartości sprzedaży w roku 2004 do ponad 52 miliardów obecnie. I ten rozwój był właśnie możliwy dzięki inwestycjom, w tym inwestycjom, dla których zaplecze finansowe, tą właśnie część finansową gwarantowały banki spółdzielcze. No, teraz mamy KPO, fundusze unijne, 2-letnie opóźnienie, trzeba to opóźnienie nadrobić, transformację energetyczną. Czy to jest też jakaś szansa dla bankowości spółdzielczej i do spełnienia odpowiedniej roli dla rozwoju kraju? To jest zarówno szansa, jak i bardzo duże wyzwanie i zadanie dla bankowości spółdzielczej oraz dla całej polskiej gospodarki, żeby skutecznie wykorzystać środki z Krajowego Planu Odbudowy i zwiększania odporności. No bo przecież gospodarka europejska i gospodarka polska nadwyrężona po COVID-zie i po rosyjskiej inwazji na Ukrainę potrzebuje właśnie tych stymulatorów, tych narzędzi odpowiednich finansowych i myślę, że tutaj te środki z Krajowego Planu Odbudowy odpowiednio wsparte w tej części krajowej tym finansowaniem pochodzącym z banków spółdzielczych mogą sprawnie rozwinąć polską gospodarkę, bo to jest z jednej strony kwestia utrzymania konkurencyjności, a niestety te czynniki zewnętrzne, chociażby jak ceny energii, koszty pracy nadwyrężają polską konkurencyjność, ale to jest również szereg wyzwań związanych z zieloną transformacją, transformacją energetyczną, wdrożeniem odnawialnych źródeł energii, w tym odnawialnych źródeł energii w rolnictwie i tu również dla takich małych instalacji, dla wdrażania tych rozwiązań w mniejszej skali, to banki spółdzielcze są idealnym partnerem dla inwestorów, również dla rolników indywidualnych. Dziś również dużym wyzwaniem będzie zapewnienie dobrego finansowania na odbudowę gospodarstw rolnych, przedsiębiorstw w tej południowej części Polski po klęskach żywiołowych, po powodzi. I myślę, że tu również tradycyjnie będą zaangażowane środki pochodzące ze spółdzielczości, z banków spółdzielczych. Więc myślę, że to, co cechuje banki spółdzielcze, to jest bardzo dobre wyczucie tych trendów i potrzeb rolników. A myślę, że to wynika z tego, że w strukturze, w ramach rad nadzorczych, członkami banków są właśnie lokalni przedsiębiorcy, rolnicy, którzy de facto odpowiadają na swoje rynkowe potrzeby poprzez odpowiednie działania, ale również taka duża rozwaga i bazowanie na realnej gospodarce, na gospodarce, która ma taką realną wartość dodaną i dzięki temu w Polsce unikniemy recesji, bo zarówno sytuacja budżetowa, w której się znaleźliśmy, po 8 latach rządów niestety przejęliśmy budżet państwa przed procedurą nadmiernego deficytu, nie będzie dawała tej możliwości stymulowania gospodarki środkami budżetowymi, tak jak w poprzednich latach, stąd warto umiejętnie te zasoby, te zapasy, którymi dysponują banki spółdzielcze, wpompować polską gospodarkę i zapewnić odpowiedni poziom wzrostu gospodarczego. A transformacja energetyczna w obszarze właśnie tych najmniejszych gmin wiejskich, tych samorządów wiejskich, czy tutaj widzi pan dużą rolę dla banków spółdzielczych? Tak, bo są to inwestycje realizowane przez indywidualnych inwestorów i ten poziom inwestycji o poziomie maksymalnie kilku milionów złotych, a często dużo mniejszym,
daje spokojnie pole do uruchamiania akcji kredytowej, ale również wyzwania w zakresie społeczności, spółdzielni energetycznych również są tutaj istotnym elementem, który może pozwolić rozwiązać ten problem. I samorządy same mogą inwestować w tego typu źródła energii. W tym kierunku będziemy zmierzali z regulacjami, zresztą już odpowiednie akty prawne na etapie prac rządowych zostały w zakresie odnawialnych źródeł energii i ich wykorzystania wdrożone, tak żeby pozwolić samorządom zredukować te koszty, ale również przejść na zieloną stronę mocy dzięki wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii i zachęcam do takiego szerokiego spojrzenia na to zagadnienie przez sektor banków spółdzielczych, bo tutaj te relacje oparte na zaufaniu, ale również dobre doświadczenia w zakresie szacowania ryzyka z pewnością będą skłaniały do podejmowania takich wspólnych działań i inwestycji w tym zakresie.